Siemanko wszystkim, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z serii pierwszej z Farminga 19. Postanowiłem, że w tym odcinku będę chciał zrobić akcję z przerabianiem drzewa na wióry i w tym celu wypożyczyłem sobie po pierwsze ten tutaj kombajn zrębowy marki Komatsu, gdyż będę chciał zrobić tę akcję w według mnie najszybszy chyba sposób i do tego jest potrzebny no jakiś kombajn zrębowy, ja wybrałem akurat ten tutaj. Również wypożyczyłem Rembak marki Jens, który w sumie już kiedyś był tutaj przeze mnie używany w serii pierwszej, ale to było naprawdę bardzo dawno temu. No i tu jeszcze naczepa, żeby te wióry po prostu móc gdzie wysypywać. Okej, no to tak, najpierw trzeba tutaj wszystko rozłożyć i podjechać pod naczepę. Okej. Dobra, ciągnik już mi teraz nie jest potrzebny, a wręcz gdyby tam stał, to by mi tylko i wyłącznie przeszkadzał, więc odjadę sobie może gdzieś tutaj właśnie. I teraz, gdzie jest, kurczę, ten rębak? Dobra, odpalmy go sobie. No i dobra. Teraz wsiadam do kombajnu zrębowego i mogę rozpocząć akcję z wiórami. Jest tutaj, jak widzicie, dosyć sporo takich dużych drzew. To są wszystko drzewa przeze mnie posadzone w sumie dawno temu, bo jeszcze to było, żeby zrobić akcję z wycinką, która też właśnie była dawno temu i dobrze, że mi trochę tych drzew zostało. Mam z czego te wióry po prostu robić. No to zaczynamy wycinkę. Tutaj wezmę sobie jakieś, wytnę najpierw pierwsze, lepsze drzewo z brzegu i będę chciał wam pokazać, jak ja to będę robić, chociaż zapewne wielu z was próbowało w ten sam sposób przerabiać po prostu kłody na wióry, więc tutaj ja po prostu Ameryki nie odkryję, bo też tak robiłem nawet w starszych farmingach. Czyli tnę sobie po prostu drzewo najpierw w ten sposób. I teraz, czekajcie, muszę ustawić długość cięcia. Chyba na razie wezmę najkrótszą, jaką się da, czyli niech będzie ten 1 metr. Czyli no, naprawdę najkrócej jak się da, więc dobra, czekajcie, podjadę tutaj. O właśnie. I zaczynam teraz cięcie. Cały czas klikam X, czyli przycisk odpowiedzialny za cięcie. Mam ustawiony 1 metr i teraz to wszystko wlatuje. Bo czasami jak się ustawi jakoś, nie wiem, 2 metry czy 3, to potrafi to się czasami jakoś tam zblokować, może nam jakoś źle spaść i wiecie, po prostu jest później tylko więcej zachodu, no bo wiecie, no można podejść, bo takie krótkie kłody to są bardzo lekkie, w sensie no na tyle lekkie, że można je tutaj w Farmingu 19 podnieść, więc to nie jest problem, że to się zapcha, ale mam wrażenie, że tak jest po prostu szybciej, cały czas wciskam ten X i to naprawdę szybko idzie, bo można to robić na wiele sposobów, można pociąć na dłuższe kawałki i ładować na przykład, nie wiem, ciągnikiem, turem czy coś na przykład, więc też się oczywiście da, tak robiłem zresztą za pierwszym razem, jak robiłem akcję z wiórami, ale to jest chyba definitywnie mój, no, ulubiony sposób, bo jest, no, po prostu też najwygodniejszy, mi się tak wydaje. No i te wszystkie wióry, proszę bardzo, lądują sobie tutaj, o, kurczę, ale pokazałem, lądują sobie tutaj na naczepie. Trochę tych drzew trzeba będzie jednak ściąć, żeby tutaj całą tamtą naczepę zapełnić, no ale spokojnie, taka praca to wieszcie jest naprawdę przyjemność. Okej. No to korzystając z okazji, że tutaj trochę sobie teraz będę musiał tych drzew powycinać, zanim pojadę te wióry sprzedawać. Czekajcie, coś mi tutaj nie chce. Coś ja tu źle chwytam chyba to. A, dobra. Teraz powinno uciąć. Okej. No, korzystając z okazji, że... O, ale mi przechyliło. Ciężkie drzewo, strasznie ciężkie. Ale to dobrze, no bo im cięższe, im wyższe, tym więcej tych wiór będę mieć. Dobra, przejdę w końcu do tego, co miałem powiedzieć. Korzystając z okazji, to czas tutaj obgadać takie pewne nowości związane z Farming Simulatorem. Czyli po pierwsze, do Farminga wyszła nowa aktualizacja z numerkiem 1.5.1, coś takiego, chyba tak jest numerek tej aktualizacji. W sumie to taka raczej dosyć mała aktualizacja była, bo naprawdę z lista to głównie jakieś były poprawki błędów i tak dalej, naprawdę nic takiego
jakiegoś znaczącego, poza jedną rzeczą w sumie, którą ja tak zauważyłem, czyli na przykład wezmę sobie, czekajcie, ciągnik, o, jakąś Valtrę, dobrze, będzie to pokazać, zostały dodane nowe kolory, czyli takie kolory typowe, jeżeli chodzi o markę Klas. Więc można sobie teraz zrobić Valtrę i udawać, że to jest Klas i będziemy mieli oryginalne, i mamy tu oryginalne kolory, więc po prostu oryginalne malowanie marki Klas się pojawiło spośród wielu, więc to jest chyba taka jedna z najbardziej zauważalnych rzeczy w tej aktualizacji. Poza jakimiś tam drobnymi poprawkami i tak dalej, ale nic, na co jakoś specjalną uwagę bym zwrócił. Jeżeli ktoś ma farminga na Steamie, tak jak ja, to zapewne już ta aktualizacja się automatycznie ściągnęła. Jeżeli ktoś ma na konsoli, to również. Natomiast jeżeli ktoś kupił wersję na przykład na płycie, no to dam wam linka w opisie do filmiku, skąd tę aktualizację można ściągnąć, gdyż podejrzewam, że jest ona wymagana, żeby grać, żeby korzystać z dodatku Platinum, do którego sobie właśnie teraz płynnie przejdę. Pojawił się zwiastun premierowy dodatku Platinum, do którego link znajdziecie w opisie do filmiku. No taki fajny zwiastun po prostu pokazujący. Właściwie to jest taki bardziej zwiastun, mam wrażenie, edycji Platinum, aniżeli samego dodatku, bo nie prezentuje on tylko i wyłącznie maszyn marki Klas, ale tam wszystkie. No taki to jest ogólnie nowy zwiastun farminga, tylko że z maszynami marki Klas. Więc tak jak wspomniałem, link do zwiastuna w opisie. No i w końcu się tego dodatku Klas doczekamy. No kurczę, tyle czekałem, w ogóle wiecie, ja tyle lat czekałem, żeby się klasy farmingu pojawiły, a później trzeba było jeszcze czekać na premierę tego dodatku. No i stanie się to już w nadchodzącym tygodniu, we wtorek chyba, tak, 22 to wtorek chyba będzie, więc w końcu się doczekamy. Bardzo mnie to cieszy. Czekajcie, co mi się tu zrobiło? Nie wiem, coś mi się tak, głowica, czy jak to się nazywa, jakoś mi się popsuło, zaczęło dziwnie latać. W końcu premiera dodatku Platinum we wtorek, więc oczywiście będzie na pewno w przyszłym tygodniu jakaś prezentacja moja maszyn po prostu. Zrobię jakiś odcinek, który będzie po prostu tylko i wyłącznie prezentacją maszyn z dodatku Platinum, czyli prezentacją klasów. No wreszcie się naprawdę, słuchajcie, nie mogłem doczekać, aż to w końcu nastąpi, premiera tego dodatku, w końcu klasy w farmingu. No i skoro ukazał się, no nie ukazał jeszcze się, skoro się ukaże zaraz, dosłownie za moment, można powiedzieć, dodatek Platinum, to również niedługo powinna wystartować seria trzecia, gdyż już jakiś czas temu zrobiłem przygotowania do serii trzeciej, która będzie na mapce Ravenport, czyli sobie w dwóch oddzielnych materiałach zbudowałem gospodarkę oraz zakupiłem początkowe maszyny. Więc przygotowania do serii trzeciej już zostały poczynione, więc teraz tylko i wyłącznie czekam, żeby ją rozpocząć. No i stanie się to właśnie po premierze dodatku Platinum. Z tym, że powiem wam, że jeszcze nie wiem, czy kiedy to się dokładnie stanie, w sensie, czy to będzie w nadchodzącym tygodniu, czy dopiero w następnym. Jeszcze nie wiem, bo nie wiem, w które dni będę chciał akurat wrzucać serię trzecią, więc nie zdecydowałem. Na pewno w tym nadchodzącym tygodniu będzie prezentacja dodatku Platinum, ale nie dam sobie ręki uciąć, że rozpocznę serię trzecią. Jest to najbardziej prawdopodobne, że się ukaże już w tym tygodniu, ale mówię, że może się tak jeszcze nie stać i być może dopiero wystartuje od no jeszcze tego następnego tygodnia, czyli no zobaczę, nie chcę po prostu mówić, skoro nie jestem na 100% pewien. No i co się będzie wiązało z rozpoczęciem serii trzeciej, to zredukowanie liczby odcinków w serii pierwszej. Dobra, patrzę, że jeszcze jedno drzewo i tutaj już będzie naczepa pełna, ależ ta praca szybko idzie, to mi się kurczę podoba. No tak, to jest naturalna kolej rzeczy, zresztą już kiedyś uprzedzałem, że tak się prawdopodobnie... Aha, dlatego to się przechyla. Tu został mi jeszcze taki, o, mały badel. Dobra, już teraz wiem, czemu mi się to wtedy zepsuło. Jakiś czas temu zresztą mówiłem o tym w odcinku, że jak tylko wystartuje seria trzecia, to zmieni się trochę to, jakie po prostu serie z farminga są nagrywane, ile razy w tygodniu. W sensie, no będzie jeden odcinek z serii trzeciej, będzie nadal oczywiście seria druga się ukazywać, czyli na polskim gospodarstwie. No i będzie jeszcze dodatkowo tylko i wyłącznie jeden odcinek z serii pierwszej. Tak to cały czas były trzy farmingi, w tym jeden to seria druga i dwa odcinki z serii pierwszej, czyli tej tutaj.
No teraz się to po prostu zmieni i będzie, nadal będą trzy odcinki farminga w tygodniu. Kurde, jakie to drzewo jest ciężkie, jak to skacze mi, masakra. Ja pierniczę, dobra, jakoś to przetransportuję. Teraz się to zmieni, w sensie nadal będą trzy odcinki, tylko że każdej serii będzie po jeden odcinek, więc... No, teraz będzie mi tak dziwnie, jak ja nagrywałem dwa razy w tygodniu serię pierwszą, a teraz będę to robić raz. No ale to i tak będę mieć tyle samo godzin, taką samą styczność z farmingiem, no bo jeszcze dojdzie ta seria trzecia, to nic mi tu nie odejdzie tak jakby. No ale tylko uprzedzam, przypominam właściwie, że tak się stanie. I też tak w sumie powiem, ale i tak to pewnie powtórzę w serii trzeciej w odcinku, że to nadal seria pierwsza będzie główną, w sensie... I na pewno seria pierwsza będzie się ukazywać tak jak zawsze w niedzielę. I to będzie taka seria główna, w sensie, jeżeli będę jakieś... No bo u mnie to jest tak, że jeżeli przedstawiam jakieś informacje ze świata farminga, jakieś nowości, to zawsze to robię tylko i wyłącznie w serii pierwszej, w niedzielę. Nigdy tego nie robię w serii drugiej, czy nawet w tym drugim odcinku, który z farminga, który się ukazywał właśnie w środę z serii pierwszej, to też jednak tym głównym takim odcinkiem, gdzie chciałem podsumować jakieś nowości, które się okazały w tygodniu, był ten niedzielny i nadal tak pozostanie. Dobra, czekajcie, bo ja tu tnę, a nie wiem, czy naczepa nie jest pełna. A właśnie, już jest. Kurde, dobra, to czekajcie. To odpalamy i jedziemy to sprzedawać. Mam nadzieję, że za dużo tego drzewa nie zmarnowałem. No ten, jeżeli jest już naczepa pełna, to i tak ten rębak ma chyba tam 5000 pojemności, więc trochę tam zostało może tych wiór. Mam nadzieję, bo nie chciałbym ich stracić, bo ta akcja i tak mnie sporo kosztowała, w sensie wypożyczenie tego. No rębak to nie był jakiś drogi, ale ten kombajn zrębowy to kurczę trochę mnie kosztował. Czekajcie, nie pamiętam ile dokładnie. Proszę bardzo, 22 tysiące wypożyczenie, no to sporo, nawet nie wiem, czy mi się to zwróci. Szczerze mówiąc, nawet jeżeli mi się nie zwróci, to i tak powiem pal to licho, bo od dawna miałem ochotę na taką akcję sobie zrobić, po prostu nawet dla urozmaicenia. I też cena w sumie jak za wióry w skupie jest taka całkiem, powiem wam, jedna chyba z wyższych, jakie widziałem, czyli 289 euro. No to jak w porównaniu do cen zbóż, to jest bardzo mało, ale jeżeli chodzi o wióry, to jest i tak w sumie całkiem sporo. Dobra, to teraz czeka mnie bardzo długa droga do tartaku, zwłaszcza mając na uwadze to, że ona jest jeszcze pod górkę i tam się, ona jest taka kręta, cholernie długo się tam jedzie, więc ja być może sobie ten etap po prostu wytnę i widzimy się, jak już będę tam na górze. No dobra, już dojechałem, więc czas to sprzedać. No mam ich prawie tutaj 60 tysięcy i jestem ciekaw w sumie ile zarobię. Czy zwróci mi się już, albo czy blisko będę zwrócenia się tego, wypożyczenia tego, chociaż tego kombajnu zrębowego. No to sprzedajemy. To jest serio jedna z większych cen za wióry, jakie widziałem. I niestety no w 19 jakoś tak na tych wiórach mam wrażenie... Tak średnio idzie jakoś dobrze zarobić, chyba to było w 17 czy w 15 naprawdę o wiele bardziej opłacalne, ale zaraz zobaczymy. No, 17 tysięcy euro, czyli jeszcze jeden taki transport i będę w stanie już, no i na pewno zwróci mi się wypożyczenie tego właśnie kombajnu zrębowego i może tego rębaka. Czekajcie, nie pamiętam za ile ja ten rębak wypożyczyłem, niestety, ale zaraz sobie przypomnę. 3000 ponad euro. No to tak, to jeszcze jeden transport i się zwróci, chociaż to nie miałem planu na tym jakoś mocno zarobić, chociaż tam nie wiem, wytnę jeszcze może z jedną taką naczepę, może dwie, zobaczę jak tam będzie, ile tam drzew mi zostanie, to może trochę zarobię, ale i tak robiłem tę akcję tutaj głównie po to, żeby ją chociaż zrobić. Dobra, to teraz jeszcze zostało mi znowu tam wrócić do tego mojego małego lasu. Dobra, wróciłem, a tutaj się takie rzeczy dzieją, no ale to dlatego, że po prostu byłem daleko i silnik mi się tutaj zgasił. Kurczę, mogłem w sumie pozbyć się tego całego drzewa i teraz będzie mi tutaj leżeć, dobra. Ach, spróbuję to może jakoś odepchnąć czy coś. Aha, to nie jest takie proste. Dobra, pal to licho, później przyjadę tą ładowarką po prostu teleskopową i to jakoś wrzucę, ogarnę czy coś. No tak, tak to jest, jeżeli gdzieś daleko odjedziemy, no to po prostu
gaszą się silniki w pojazdach, które mamy uruchomione i no tutaj się po prostu oto zamknęło i to drzewo po prostu wyleciało. No pamiętam, że tak się tutaj dzieje, bo tak z początku przyjechałem i co tu chodzi, ale dobra, już ogarnąłem szybko. No tak to było kiedyś niestety takie upierdliwe, na przykład w 15, kiedy to wtedy to wystarczyło, nie było czegoś takiego jak manualne odpalanie, w sensie oryginalnie, bo w modach było, ale oryginalnie tego nie było i to było upierdliwe, bo chcieliśmy na przykład wyjść sobie dosłownie na chwilę z kombajnu zarębowego i dupa, już tu się gasiło, to się te tutaj końcówka ta tnąca tutaj się składała i drzewo nam spadało. Trzeba było się natrudzić, żeby z powrotem to chwycić. Dało się, choć było to trudne, ale się dawało. Na szczęście już od 17 mieliśmy oryginalnie manualne odpalanie. Oj, coś co miałem wspomnieć na początku, to być może w pewnych momentach tego gameplaya, chociaż i tak nie było aż tak źle, ale były widoczne może takie drobne ścinki, chociaż i tak, szczerze mówiąc, mniej niż się spodziewałem. No ale to dlatego, że po każdej aktualizacji do farminga jest coś takiego, że no shadery się tak jakby ładują od nowa, czy coś takiego chyba, i w sensie, czekajcie, bo jeszcze remaka nie włączyłem. I nie wiem, ja tak mam, zakładam, że wielu z was również, że jeżeli po prostu wyszła aktualizacja, wchodzimy po raz pierwszy po aktualizacji do farminga, a tu kurde przycinka na przycince, wtedy trzeba no po prostu poprzełączać się na różne maszyny i tak dalej, pojeździć trochę, aż się ta gra tak no w cudzysłowie rozrusza, rozgrzeje czy coś. No i niestety nadal się u mnie aż w 100% to nie, jeszcze się chyba nie rozruszała i jeszcze w niektórych momentach, na przykład jak jechałem do tartaku, to miałem takie ścinki. No ale tak to jest po aktualizacji. Co jeszcze chciałem dopowiedzieć do tego dodatku Platinum, to, że wychodzi 22 sam dodatek, ale również edycja Platinum, czyli, bo dodatek, jeżeli ktoś kupi dodatek Platinum, no to będzie sam dodatek, czyli musimy mieć grę. Jeżeli ktoś kupi edycję Platinum, która będzie też oczywiście droższa, to wtedy dostajemy i Farminga 19 i dodatek Platinum. No niestety nie dostaniemy w tej edycji wszystkich poprzednich dodatków, ale chociaż ten największy, czyli Platinum. Więc akurat ta edycja Platinum uważam, że jest dobrą opcją dla kogoś, kto w ogóle jeszcze 19 nie ma, to wtedy od razu można sobie kupić z dodatkiem Platinum. No to tak na marginesie to też miałem wcześniej wspomnieć. No to tniemy dalej, tak jeszcze z jedną naczepę będę chciał raczej naciąć tych wiór, ale w sumie to zobaczę, w sensie jedną na pewno, ale nie wiem czy jeszcze później jedną, bo ile w sumie już tutaj tego mam, no tak mała, drzewa mi się powoli kończą, bo raczej tylko te największe będę chciał wycinać. No zobaczy się, ale jedna rzecz jest pewna, czyli taka, że ten materiał chciałbym zakończyć już w tym miejscu i to co miałem zrobić, to już zrobię poza odcinkiem. Tak więc w tym materiale to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć!